Program 500+, tak ochoczo atakowany przez wszystkich, okazuje się, że jest niebywałym wydarzeniem na plus dla obecnego rządu. Dlaczego? To jest tak jak ze zdrowiem. Jak mamy zdrowie, to wszystko jest ok i zapominamy o tym, jakie mogą być problemy. Z programem 500+, który jest niewątpliwie największym programem prorodzinnym w Polsce i największym z dotychczasowych programów rządowych, mogłoby być tak, proszę Państwa, że w zasadzie on by się okazał zupełną klapą przy samej realizacji, przy wnioskach czy przy wypłatach. Natomiast w tej chwili idzie wszystko bardzo sprawnie. Wnioski były bardzo dobrze skonstruowane, łatwe są do wypełnienia, do odczytania. Machina państwowa, jeśli chodzi o internet, ruszyła bardzo sprawnie i tych wniosków składanych przez internet było mnóstwo i nic nie wskazuje na to, żeby coś nie tak tam poszło. Portal Empatia, który był stworzony wcześniej, został tak zmodyfikowany, żeby móc z niego skorzystać, żeby ludzie po prostu mogli z tego skorzystać. Jest to nowa era, proszę Państwa, w historii administracji publicznej w Polsce. Składanie wniosków przez internet, składanie wniosków przez banki, za pośrednictwem banków. Jest to niesamowita wygoda dla obywateli i to wszystko działa. My tego nie widzimy, bo media o tym nie trąbią, że coś jest nie tak. Właśnie jak coś działa, to jest to dla wszystkich oczywiste, ale ja przypomnę Państwu, że nieraz przy dużo mniejszych programach, przy dużo mniejszych przedsięwzięciach w Polsce zawsze były problemy i to ogromne. I państwo ratowało, robiło coś na hipcika, żeby no kurczę coś zafunkcjonowało. Tutaj po kilkunastu tygodniach funkcjonowania rządu wprowadzono nowe rozwiązania, nową ustawę i wszystko działa perfekcyjnie. Gratuluję rządowi, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Z każdym kolejnym przedsięwzięciem. Trzymam za to kciuki. No i cieszę się.